Dzień dobry. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm modelom urządzeń EKG, MINT 301 oraz Orange, polskiego producenta Aspel. Omówię ich podobieństwa i różnice i pokażę, czym różnią się od siebie oba modele. Oba urządzenia są dostarczone w wytrzymałych niebieskich kartonach. W zestawie znajdziemy podobne elementy: karta gwarancyjna, paszport techniczny, instrukcja obsługi elektrod i samego aparatu EKG, przewody EKG, elektrody klipsowe i przyssawkowe, żel do EKG oraz przewód zasilający. Jednak gdy zaczniemy dokładniej przyglądać się konstrukcji i funkcjom, zauważymy kilka istotnych różnic. MINT 301 wyposażony jest w zestaw przycisków funkcyjnych i klawiaturę pod ekranem. Port do wpięcia przewodów EKG znajduje się na boku urządzenia. Na górze znajdziemy dwa porty do ładowania, micro USB i klasyczny port do ładowania. EKG Orange posiada przyciski funkcyjne, klawiaturę i drukarkę termiczną analogicznie z przodu, a port na przewód EKG po boku. Natomiast z tyłu urządzenia znajdziemy port zasilania oraz trzy porty USB, dwa typu A i jeden typu B. MINT 301 pozwala na wyświetlanie od 1 do 6 odprowadzeń jednocześnie, co można regulować za pomocą przycisków pod ekranem. Możemy również zmienić prędkość zapisu między 12,5, 25 i 50 mm na sekundę i wzmocnienie od 2,5 do 20 mm na miliwolt. Dodatkowo MINT 301 posiada filtr 50 lub 60 Hz, który można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. Z kolei EKG Orange oferuje większą elastyczność w wyświetlaniu, obsługując do 12 odprowadzeń naraz. Prędkość zapisu można regulować w szerszym zakresie od 5 do 50 mm na sekundę, a wzmocnienie od 2,5 do 20 mm na miliwolt. EKG Orange oferuje również szerszy wachlarz filtrów. Nawigacja po menu jest jeszcze łatwiejsza dzięki dotykowemu ekranowi, który oferuje wiele opcji do wyboru. Podczas uruchamiania badania automatycznego oba modele działają bardzo podobnie. Po naciśnięciu przycisku Auto urządzenie zapisuje na papierze wszystkie ustawione odprowadzenia wraz z danymi pacjenta. W zakresie dodatkowych funkcji EKG Orange wyróżnia się możliwością eksportu badań na pamięć USB w formacie PDF, co może być bardzo przydatne do archiwizacji i dalszej analizy danych. Podsumowując, oba urządzenia mają swoje mocne strony. MINT 301 jest intuicyjny w obsłudze, idealny do szybkiego i efektywnego przeprowadzenia badań EKG. Z kolei EKG Orange oferuje większą elastyczność i dodatkowe funkcje, takie jak eksport danych, co może być kluczowe w bardziej zaawansowanych zastosowaniach. Aby poznać pełne możliwości urządzeń, zachęcam do zapoznania się z materiałami o modelach MINT 301 i Orange na stronie medyczny.pl lub na stronie kanału YouTube. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.